Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie nie sprawiła Wam problemu. Podsumujmy sobie, które z tych licencji na oprogramowanie faktycznie będzie prezentowane w bilansie w pozycji wartości niematerialnych i prawnych. Powiedzieliśmy sobie, że żeby właśnie w tej pozycji zaprezentować licencję na oprogramowanie, to. Ta licencja musi być niezależna od sprzętu komputerowego, na którym będziemy wykorzystywać tą licencję. W związku z tym w przypadku oprogramowania Windows ono nie zostanie zaliczone osobno do wartości niematerialnych i prawnych, pomimo tego, że okres użytkowania tego oprogramowania wraz z komputerem jest dłuższy niż jeden rok. Dlaczego? Dlatego, że to oprogramowanie Windows stanowi integralny element komputera, to znaczy bez tego oprogramowania komputer nie mógłby być używany. W związku z tym, w momencie, kiedy kupujemy komputer z oprogramowaniem Windows czy instalujemy Linuxa, chociaż Linux jest darmowy, natomiast w przypadku licencji Windows ta licencja jest już płatna, w takim wypadku koszt tego komputera wraz z tą licencją stanowi wartość początkową komputera, którą prezentujemy tak na marginesie, w bilansie, w pozycji środki trwałe, o których powiemy już za chwilkę. W związku z tym, odpowiedź na to pytanie brzmi nie. To znaczy, to oprogramowanie nie zostanie wymienione w pozycji wartości niematerialnych i prawnych. W drugim przypadku mamy do czynienia z oprogramowaniem księgowym, które jest niezależne od sprzętu komputerowego. To znaczy, kupujemy je osobno i instalujemy dopiero na sprzęcie komputerowym, czyli komputer bez tego oprogramowania może funkcjonować. Czyli ten warunek zostaje spełniony, żeby zaliczyć Tą licencję na oprogramowanie do wartości niematerialnych i prawnych, ale ze względu na fakt, że okres używania jest tylko 12 miesięcy, to oprogramowanie nie zostanie rozpoznane jako wartość niematerialna i prawna. Ale ostatnia pozycja, czyli oprogramowanie biurowe, znów, które jest nabywane osobno od komputera i komputer może funkcjonować bez tego oprogramowania, ta licencja będzie używana przez okres 3 lat, czyli przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z tym taka licencja będzie już rozpoznana w bilansie jako wartość niematerialna i prawna. Tyle wartości niematerialnych i prawnych. Wspomniałam o środkach trwałych, jest to kolejna pozycja, czyli tą możemy sobie zostawić. Teraz omówimy rzeczowe aktywa trwałe. Jeżeli chodzi o rzeczowe aktywa trwałe, to są to te elementy majątku, które mają najprościej mówiąc fizyczną postać i okres użyteczności ekonomicznej dłuższy niż jeden rok. Wśród rzeczowych aktywów trwałych wymieniamy trzy główne pozycje. Są to tak zwane środki trwałe i do środków trwałych właśnie zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku Przeznaczone na potrzeby jednostki. Co tutaj jest ważne? Jeżeli sobie jako przykład podamy fakt, że zakupiliśmy budynek, który przeznaczymy jak na halę produkcyjną, bo jesteśmy jednostką produkcyjną, okres użyteczności ekonomicznej takiego budynku to powiedzmy 25 lat. Czyli okres dłuższy niż jeden rok, jest kompletny ten budynek zdatny do użytku. To taki element możemy zaliczyć do rzeczowych aktywów trwałych, konkretnie do środków trwałych. Czyli widzimy, że są to z reguły te elementy majątku, które mają znaczną wartość. Natomiast gdybyśmy zakupili inny budynek, znów budynek, ale tym razem na przykład biurowy, którego nie zamierzamy wykorzystać na potrzeby jednostki, tylko Zamierzamy go za jakiś czas sprzedać, będzie to za okres powiedzmy dłuższy niż 12 miesięcy, ale tu okres nie ma znaczenia, tylko zamiar. W takim wypadku takiego budynku nie możemy zaliczyć do środków trwałych, będzie on stanowił element inwestycji, o której powiemy już za chwilkę. Czyli to, co tu kluczowe, to fakt, że ten rzeczowy majątek trwały, czyli posiadający fizyczną postać, musi zostać wykorzystany na potrzeby jednostki. Druga ważna rzecz jest, Taka, że te rzeczowe aktywa trwałe są nabywane bądź wytwarzane, ale możemy je też otrzymywać w formie tzw. leasingu finansowego. Kluczowym, by zaliczyć dany element majątku do pozycji środki trwałe, jest fakt, że jednostka sprawuje kontrolę nad tą pozycją majątku, czyli ma prawa takie jak właściciel. Czyli pamiętamy tu, że to są te elementy majątku, które mają fizyczną postać, przewidywany okres użyteczności ekonomicznej dłuższy niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku i oczywiście przeznaczone na potrzeby jednostki. Jeżeli chodzi o fakt posiadania tytułu własności do takiego elementu, nie jest to konieczny warunek, by zaliczyć taki element majątku do, tr do środka trwałego. Wystarczy, że pełnimy kontrolę nad tym środkiem trwałym, tak jakbyśmy byli właściciele. To tyle w skrócie. Oprócz środków trwałych możemy mieć też środki trwałe w budowie. Czym one się różnią? Tym, że są to również elementy majątku, które posiadają fizyczną postać i z reguły znaczną wartość, które są w danym momencie w budowie, w montażu lub y, 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 są ulepszane. I ostatnia pozycja rzeczowych aktywów trwałych to zaliczki na środki trwałe, analogicznie jak zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Jeżeli wpłaciliśmy zaliczkę na poczet zakupu środka trwałego w przyszłości, to ta zaliczka również będzie w tej pozycji bilansu prezentowana. Jeżeli chodzi o same środki trwałe, to ja wspomniałam Wam, że jednym z przykładów środka trwałego są budynki, ale mamy tych kategorii kilka. Do środków trwałych zaliczamy właśnie nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Oprócz tego maszyny, urządzenia, środki transportu, również ulepszenia w obcych środkach trwałych, czyli w takich sytuacjach, kiedy dany element majątku. Nie jest przez nas skontrolowany, ale my go w znacznym stopniu ulepszyliśmy, ponieważ tego środka trwałego nie jesteśmy w stanie ująć u nas w bilansie, ponieważ nie mamy kontroli nad tym środkiem trwałym, to do bilansu wrzucamy tylko tą część ulepszoną, czyli te ulepszenia z reguły są znacznej wartości, w związku z tym traktowane są tak, jakby był to środek trwały. I co zaskakujące, w przypadku na przykład gospodarstw rolnych, może to być także inwentarz żywy. I tak jak Wam wspomniałam, składniki środków trwałych mogą być nabyte bądź wytworzone czyli ich wartość na początku określamy na podstawie ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia i tak samo jak wartości niematerialne i prawne, one tracą na wartości w czasie czyli podlegają tak zwanej amortyzacji. Tym sposobem omówiliśmy dwie pierwsze pozycje. W bilansie, czyli wartości niematerialne i prawne i środki trwałe. Przejdźmy sobie do krótkiego przykładu. Mamy tutaj określić, do jakich składników bilansu zaliczymy poniższe składniki majątku. I mamy tutaj wymienionych 9 pozycji. W przypadku, gdy nie jest określone, na jaki okres będą te pozycje wykorzystywane, to zakładamy, że zawsze na okres dłuższy niż 12 miesięcy, więc tu mamy tylko określić. Które z tych pozycji stanowią rzeczywa, rzeczowe aktywa trwałe, i w związku z tym, którą pozycję w ramach tych rzeczowych aktywów trwałych bądź wartości niematerialne i prawne. Spróbujcie w pierwszej kolejności samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie, a zaraz wspólnie prześledzimy każdą z tych pozycji.